Ta droga tutaj to była bardzo długim, wyboistym szlakiem, ale udało się nam. Zrobiliśmy to przy okazji, jeszcze produkując niesamowity produkt i cały zespół do tego się dołożył. Całe serce zostawił dla tej firmy, i dla tej gry, i dla tego debiutu, który nastąpił dzisiaj. Jest to nowy rozdział dla firmy. Myślimy, że w przyszłości będziemy mogli jeszcze bardziej zaskakiwać naszych inwestorów, graczy przede wszystkim, na których nam zależy niesamowicie, żeby byli zadowoleni z naszych tytułów. I widzimy tutaj przyszłość wieloletnią dla, i dla studia, jak i dla rozwoju marki. Na pewno mamy plany na najbliższe dwa lata. To jest, to, to jest, to jest pewnik, że będziemy chcieli dalej rozwijać. Na pewno 2022 będzie to rozwój darmowych dodatków, czyli roadmapy dla samej gry. A w późniejszym czasie będziemy podejmować decyzję, czy dalej rozwijamy w taki sposób, czy rozwijamy już bardziej płatne dodatki do, do, do samej gry. Na pewno long-termowo widzimy ten projekt, ponieważ jego sprzedaż jest aktualnie na bardzo stałym poziomie i cały czas, cały czas do, zyskujemy nowych graczy, nowy, nowy, nową sprzedaż tej gry. Także ja myślę, że to będzie długoletnie, długoletnie wsparcie operacyjne dla spółki z samego tego jednego tytułu. I mamy bardzo dużą taką psychiczną wolność. Przed tym, żeby produkować kolejny tytuł, szczególnie że już teraz mamy zabezpieczenie na, na kilka lat produkcyjnych e, z tego, co posiadamy na spółce, ale cały czas zarabiamy przy okazji. Mamy w swojej szafie parę fajnych pomysłów, takich pochowanych na przyszłość, właśnie, na tą, na tą najbliższą czy dalszą przyszłość, e, kiedy już będziemy gotowi na takiego rodzaju produkty, bo mamy produkty też duże. Czy pomysły na duże projekty, czy na, małe, na mniejsze projekty, które według nas mogą być nawet lepsze niż Medieval, jeśli chodzi o, o potencjalną sprzedaż. Także mamy te plany, będziemy na pewno próbowali do tego dążyć w najbliższym czasie, żeby, żeby zacząć je realizować przez preprodukcję samego tytułu, design i tak dalej, ewaluację potencjalną. Też, bo to jest bardzo ważne. Um, I myślę, że nie prześpimy tego, tego tematu, bo w planach spółki jest po prostu dalszy rozwój studia o osoby, które mogłyby robić to symultanicznie do rozwoju Medieval Dynasty. Czyli to, to też nie powinno nam zaburzyć całego planu produkcyjnego i Medievala, i też produkcyjnego ewentualnego kolejnego tytułu w przyszłości. Na pewno nie przesadzamy, bo już widzieliśmy, były przykłady moich nawet znajomych i tak dalej, którzy rozwijali studio zbyt szybko, zbyt dużo osób naraz, które później nie były wdrażane przez inne osoby, albo inne osoby po prostu traciły czas swój niezbędny do produkcji na to, żeby wdrażać te osoby. My nie chcemy na pewno popełniać takich błędów. Kiedy wychodziliśmy z Medieval Dynasty na Early Access, z tego co pamiętam, mieliśmy 15 osób i w tym momencie doszły przez cały rok Cztery osoby dodatkowe i to nam nie zaburzyło produkcji, pozwoliło im się spokojnie wdrożyć w to, co mają robić i tak będziemy chcieli na przyszłość to, to, to dalej, dalej wprowadzać i na pewno teraz docelowym naszym, naszym takim celem jest to, żeby pozyskać osoby, które mają doświadczenie multiplayer'owe lub podobne. Że brały udział w takich projektach, że mogły nas wesprzeć jakoś merytorycznie. Chociaż też nasz zespół ma już jakieś pojęcie o tym, bo robiliśmy wcześniejszą grę Monster League, która posiadała takie elementy. Więc to nie jest całkowite nowum dla nas. Aczkolwiek fajnie by było pozyskać osoby, które już takie doświadczenie nie mają, więc to będzie nasz główny cel. Dodatkowo, jeszcze, jeśli chodzi o rozwój, to chcemy rozbudować biuro i już to zaczęliśmy robić. Mamy już zapewnioną powierzchnię ponad 200 metrową, zaraz za naszymi ścianami, więc to jest idealne, idealne rozwiązanie dla nas, która jest przygotowywana i w niej się znajdzie właśnie studio do dźwięków i odpowiednia przestrzeń, której potrzebujemy chociażby do tego systemu kapu, który o którym mówiłem na prezentacji, który kupiliśmy, ponieważ teraz mamy troszeczkę za mało miejsca, żeby go w pełni Używać tak, jakbyśmy chcieli. Bo nie możemy na przykład przebiec troszeczkę i tak dalej. Więc sam będzie takie dedykowane miejsce, które naprawdę będzie duże, do tego, żeby móc nagrywać. No i wiadomo, dodatkowe pokoje i pomieszczenia, do tego, żeby móc dalej rozwijać zespół i mieć tą przestrzeń na potencjalną rekrutację kolejną. Tutaj mamy, mamy te lokapy. Będziemy mieli też um, um, wyniki finansowe bardzo dobre w tym roku, um, ponieważ jeszcze właśnie, tak jak powiedziałeś, nie nieuwzględniona była premiera i ona będzie dopiero w czwartym kwartale. Nie znamy dokładnych liczb bo to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. My jeszcze nie znamy dokładnych liczb, ponieważ raporty wszystkie... Mamy pełno platform. My nie mamy tylko Steama, ale mamy też Goga, mamy Epica, mamy um, Microsoft Store chociażby. Nie znamy wszystkich wyników finansowych na tych platformach, dlatego nie jesteśmy w stanie powiedzieć w tym momencie, że na przykład mamy takie wyniki e, na, na dany moment, na koniec roku, dlatego będziemy musieli troszeczkę z tym poczekać. Aczkolwiek one na pewno będą ujęte w czwartym kwartale i e, prognozowaliśmy przychód prawie dwukrotnie większy e, niż w zeszłym roku. I będziemy bardzo blisko tego, e, tego wyniku, z czego jestem niesamowicie zadowolony, ponieważ nie osiągnęliśmy zakładanych progów sprzedażowych w świecie sztuki gry. Ale nasza gra się okazała, że konwersja z niej, z każdej sztuki jest dużo wyższa niż, niż wcześniej zakładaliśmy, ponieważ mamy też edycje droższe gry i one stanowią na przykład 10% całości sprzedaży. Także jeśli chodzi o przychód, ja jestem optymistycznie nastawiony. Zależy wszystko to na przykład od, od grudnia i wyprzedaży świątecznej i to dalej. A od, od wyników na przykład za, za, za takie rzeczy. Ale ja jestem dobrej myśli, dlatego te wyniki finansowe powinny być większe. No i też prognozujemy, że w przyszłym roku przy odpowiednich milestone'ach, które wykonamy, jak na przykład konsole czy dodatkowe tryby gry, tak jak rozwój roadmap'y, przyniesie nam wymierne Wymierne sprzedaże też na innych platformach i ten wynik jeszcze pomnożymy. Prognozo prognozujemy kolejny double poprzedniego roku.